Wyobraźmy sobie sytuację, właściwie otwórzmy tę sytuację. Odbiera Pan telefon, dzwoni, dzwoni nieznany numer, słyszy Pan słuchawce, że, że dzwoni ktoś z Lech i Gdańsk i chciałby powierzyć Panu nowy projekt prowadzenia klubu w pierwszej lidze. Jaka jest Pańska pierwsza myśl, i potem jak długo trwał ten proces decyzyjny od momentu tego telefonu do złożenia podpisu pod kontrakt? Tutaj muszę sprostować, bo nie był to dla mnie nieznany numer. Na no, razie tego, że numer dyrektora Łukasza Schollerowa miałem już bity wcześniej, także wiedziałem, kto dzwoni. Rzeczywiście nie wiedziałem po co. Pierwsza myśl moja była taka, że musimy dograć datę bądź godzinę terminu sparingu, bo będąc w 100 milu już te rozmowy, jeśli chodzi o planowanie okresu przygotowawczego, zaczęliśmy więc. Pierwszy, pierwszy myśl, pierwsza myśl była taka, że, że będziemy rozmawiali o, o grze kontrolnej. Na pewno dalszy, dalszy etap tej, tej rozmowy mnie zdziwił, bo powiem szczerze, nie spodziewałem się w, w tym okresie do, otrzymać takiej, e, takiego zapytania, bo byłem w trakcie, można powiedzieć, końcowego etapu z, ze Stomilem Olsztym. W rywalizacji drugoligowej i mieliśmy swoje cele. Także na pewno się ucieszyłem z tej propozycji, ucieszyłem się z tego finalnie telefonu, ale cały czas z tyłu głowy miałem te rozgrywki, które się kończyły, no i ten mój bieżący, bieżący klub. Niemniej jednak musiałem pewne rzeczy analizować, musiałem do pewnych rzeczy troszeczkę inaczej podejść, gdzie już brałem pod uwagę różne scenariusze. Ale scenariusz taki wymarzony dla mnie to był taki, że wprowadzić sami do pierwszej ligi i zastanawiać się już konkretnie nad, nad ścieżką mojej dalszej kariery jako, jako trenera. Stało się troszeczkę inaczej, ale to, to można powiedzieć, decyzję podjąłem dopiero finalnie. Po, po meczu, dzień po meczu z, 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 z motorem Lublin. Mhm. I tak jeszcze wracając do tego, do tego tel telefonu, czuł Pan od samego początku, że gdzieś klubowi właśnie bardzo, bardzo zależy na właśnie powierzeniu tej misji Panu, że, że jest w tym taka duża determinacja, no bo jednak nie jest to w Polsce taki temat jeszcze bardzo powszechny, że klub drugiemu klubowi Tutaj na naszym podwórku płaci są odstępnego, żeby, żeby trener zmienił, zmienił przynależność klubową. Stąd, stąd to pytanie o tę determinację. Czy czuł pan trener od początku samego, że, że jest duża potrzeba tutaj pańskiej obecności? Myślę, że z rozmowy na rozmowę wiedziałem, że albo czułem to rzeczywiście, że, że Lesia bardzo by chciała, żebym to ja objął stanowisko pierwszego trenera. W pierwszej rozmowie telefonicznej z, z dyrektorem na pewno wiedziałem, że jest chęć nawiązania przede wszystkim kontaktu ze mną, poznania, poznania jako człowieka, poznania jako trenera. Spotkaliśmy się online z dyrektorem Smolarowem, można powiedzieć, jeden na jeden. Potem była kolejna rozmowa już z przedstawicielem Rady. Nadzorczej z panem Czarnieckim, z prezesem Depthuuu, z dyrektorem, i tam poczułem też, że, że jest szansa na to, żeby, żeby gdzieś za chwilę kontynuować te rozmowy. No i w każdej kolejnej rozmowie, tutaj głównie już z dyrektorem, rzeczywiście czułem mocno, że, że rzeczywiście ten pierwszy telefon był ok, fajny, ale każdy kolejny daje już większą nadzieję na to, że to rzeczywiście. Lesia będzie chciała głównie na mnie postawić, co na pewno dopingowało mnie też w, w każdym kolejnym dniu do tego, tak jak powiedziałem, żeby ten mój finał w, w rozgrywkach drugoligowych był, był dla mnie zadowalający. I na pewno cieszę się z tego, że te rozmowy, które były kilka, przebiegały w takiej atmosferze, gdzie czułem się doceniony i czułem no czułem po prostu, że Leśia Chcę Grałowskiego jako, jako trener. Pan trener przedstawił jakby w trakcie tych rozmów taką, taką klarowną wizję na to, jak, jak chce, żeby to wyglądało w tym sezonie nadchodzącym? Myślę, że tak, tutaj y, moją wizję. Y, moja wizja nie tylko się opierała na pierwszej drużynie, ale przedstawiłem y, jak ja widzę cały klub, jak ja widzę funkcjonowanie poczynając od, od góry, poczynając od prezesa, właściciela, e, schodząc, schodząc niżej. Bo według mnie, jeżeli, jeżeli wszyscy idą w jednym kierunku, jeżeli wszyscy dążą do tego upragnionego celu, no to to jest podstawa, żeby na tym budować. I myślę, że nie wiem czy tym ująłem, ale, ale tak, tak od samego początku podchodziłem do sprawy. Myślę, że też teraz tutaj w rozmowach czy z dyrektorem, czy z prezesem, oni wiedzą, co, co ja mam w głowie, oni wiedzą, jaki mam pogląd na, na lesie. Nie tylko jako pierwszej drużyny, bo myślę, że Lechia to jest na tyle zasłużony klub, na tyle duży klub, że nie możemy go postrzegać tylko i wyłącznie w hierarchii góra, dół czy, czy jakoś, jakoś jednostkowo. Jesteśmy mocni jako całość, będziemy mocni jako całość i tak do tego do tej pracy tutaj podchodzę. Mhm. Troszkę już trener zdążył wspomnieć, że też w trakcie tych rozmów. Też miał okazję zaprezentować siebie jako, jako pewną osobowość, dać się, że tak powiem, poznać. Właśnie I teraz to pytanie, jest, jakim, jakim jest trener? Z jednej strony, człowiekiem, prywatnie, i że to ma odbicie w tym, jakim jest pan trenerem, i w drugą stronę też. Gdyby miał pan trener spojrzeć na siebie tak trochę z boku. Jakim trenerem jest Szymon Grabowski? Naj, najgorzej najtrudniej się zawsze opowiada o sobie, i tutaj pewnie moi dotychczasowi zawodnicy, moi dotychczasowi współpracownicy pewnie byliby najlepszymi adresatami tego pytania. Niemniej jednak, ja podchodzę do życia, podchodzę do, do pracy swojej. Myślę, że według tutaj sentencji, którą kiedyś Oscar, Oscar Wilde gdzieś wydał, bądź sobą, bo wszyscy inni są zajęci i myślę, że. Moja, moja siła, nie będę tego ukrywał, jest właśnie oparta na, na tej zasadzie. Nie staram się nikogo skopiować, nie staram się dążyć tylko i wyłącznie do, do, do jakiegoś modelu, czy to wybitnego trenera, czy wybitnego człowieka. Od każdego, od każdego staram się czerpać jak najwięcej. I to powiedziałem zawodnikom, że ja się cieszę, że mam możliwość wejścia do tej szatni. Mam możliwość pracowania z tą grupą ludzi, która naprawdę dużo widziała, i od każdego z nich się będę starał czegoś nauczyć nowego. Nie jest dla mnie ża żadną ujmą zapytać młodego, zapytać starszego. Także tak podchodzę do życia, tak podchodzę do pracy. Staram się cały czas rozwijać, nie poprzestawać na tym, co zrobiłem do tej pory, a myślę, że też przykład tego, że dzisiaj tutaj siedzę jako trener Lechig Daństw, pokazuje, że jeszcze w życiu będę mógł, mam nadzieję, z tym klubem zrobić bardzo dużo. Mhm. Już też miał pan trener okazję, właśnie kilka treningów odbyć z drużyną i też przeprowadzić pewnie sporo rozmów. Czy to, że jest rzeczywiście tak, że każdy zawodnik ma u trenera czystą kartę od samego początku i pracuje na swój własny rachunek? Ja nie jestem zwolennikiem tego hasła stwierdzenia, że ktoś ma czystą kartę. Szatnia, szatnia Lechy nie jest mi obca z racji tego, że obserwowałem ogólnie rozgrywki ekstraklasy pierwszej ligi, drugiej ligi i niektórzy mają je już bardziej zapisane, niektórzy, których poznaję dopiero pierwszy raz, na pewno mają czystą. Ale co by się nie działo, ktokolwiek w mojej opinii zaczerpniętej. Głównie z boiska, głównie z, z ekranu telewizora. Najważniejsze jest dla mnie to, co się dzieje w danym momencie. I mimo tego, że ktoś jest może młodszy, ktoś jest może mniej doświadczony, wszyscy zaczynają z tego samego pułapu. Doceniam osiągnięcia każdego z tych zawodników, którzy się w szatni, ale też sobie zdaję sprawę, że dzisiaj Lechia jest w pierwszej lizy, dzisiaj Lechia musi zrobić kolejny krok do przodu. A zrobimy, zrobimy wszyscy ten krok do przodu, jeżeli będziemy bardzo świadomymi ludźmi. I w tym kierunku też zmierzajmy. Chciałem zapytać o to, jak ta lechia będzie wyglądała po wyjściu tunelem z szatu na samo boisko. W ostatnim sezonie klub miał kilku szkoleniowców. Jedni preferowali bardziej defensywny styl, powiedzmy placmi to w cudzysłowie murowanie bramki i gra na, na zero z tyłu. Inni z kolei prefer preferowali długie utrzymywanie się przy piłce i ofensywny styl, jak ta Lechia będzie wyglądała pod batutą trenera Szymona Grabowskiego. I to pytanie pewnie fajnie jakby zostanie mi zadane za 2-3 tygodnie, kiedy, kiedy ten e, kształt tej szatni będzie już e, zbliżony do optymalnego, albo czego ja bym sobie życzył na, e, optymalny. Ale to, co mogę na dzisiaj powiedzieć, kogokolwiek nie będę miał szatni, ktokolwiek nie będzie ubierał koszulki Lechigdańska, będzie wychodził czy to w pierwszym składzie, czy, czy z ławki rezerwowych, ale czy, czy przede wszystkim będzie w kadrze naszego, naszego klubu. Mogę obiecać, że odda siebie całego. Mogę obiecać, że ta drużyna nie będzie byle jaka, bo gdziekolwiek nie pracuję, to bardzo mi zależy na takim utożsamianiu się z klubem utożsamianiu z barwami, utożsamianiu z kibicami. Myślę, że od tych rzeczy ja jako trener muszę y, zacząć, bo nie byłbym fair względem tych osób, co dobrze życzą klubowi. Nie byłbym fair wobec tych osób, y, których zaufanie w ostatnim czasie zostało, myślę, mówiąc delikatnie, nadszarpnięte. My musimy przede wszystkim y, sprawić to, żeby ci ludzie zaczęli y, z dumą znowu chodzić na ten stadion. A to już będzie dla nas dużym sukcesem, bo to będzie pokazywało, że tu drużynę da się lubić, to drużynę da się oglądać i przede wszystkim z tą drużyną da się z powrotem utożsamiać. Mhm. Kibice mają względem klubu niesamowite oczekiwania i na pewno bardzo wiele oczu będzie skupionych na, 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 na pana osobie. Ma pan na koncie już kilka awansów. Również w ostatnim sezonie dotarł do tego, powiedzmy, końcowego etapu. Ostatecznie nie udało się awansować ze stomią, ale mimo wszystko myślę, że można to potraktować w kategorii sukcesu, powiedzmy, bez, bez tej krowki nad I. Ale powiedzmy, czy nie uważa trener, że ta obecność pana trenera i fakt, że gdzieś tam jest skuteczny w tych swoich działaniach, a kibice oczekują mimo wszystko od klubu tego awansu, będzie może być dla nich jakimś, jakimś rodzajem wróżby. Szyb, taką zapowiedzią, powiedzmy, szybkiego powrotu Lechi na miejsce, w którym być powinna. No pewno, kibice upatrując e, mojej osobie awansu e, czy, czy, czy tych wyników, któ które by predysponowały do tego, że, żeby Lechia w przyszłym sezonie była o krok, e, o ligę wyżej, e, dla mnie jest mobilitacją i, i na pewno ja ze swojej strony będę starał się wszystko zrobić, żeby tak było. Nie chciałbym żyć, żyć historią, nie chciałbym żyć tymi dokonaniami, które do tej pory gdzieś osiągnąłem, to jest wszystko fajne i, i mam nadzieję, że siedząc za kilkadziesiąt lat pewnie na tak wygodnym fotelu jak tutaj będę z tego zadowolony i będę z tego dumny i mam nadzieję, że dołożę jeszcze kilka cegiełek właśnie w postaci awansu i jednym z nich będzie właśnie ten, ten, ten uprawniony awans z Lesią. Na pewno będziemy pracowali, będziemy się starali, ale nie tylko my, ale też ludzie, którzy są w tym klubie. Gorąco w to wierzę, że od prezesów po każdego członka mojego sztabu będziemy w stanie stworzyć zawodnikom takie warunki, które, które sprawią, że będą skupieni tylko i wyłącznie na treningu, będą skupieni tylko i wyłącznie na meczu i będą rozliczani. Tylko i wyłącznie z boiska. To jest moje marzenie, żeby tak móc rozpocząć te rozgrywki, i jestem przekonany, że tak że będzie. Mhm. A już miał ten okazję trochę zetknąć się z tą taką presją Tutaj środowiska Gdańskiego, no bo jednak ten trup generuje bardzo, bardzo duży, powiedzmy, ruch medialny. I to przejście pewnie ze 100 mil do, do Lechii jest jakimś, powiedzmy, też w tym aspekcie dużym przeskokiem. Presji środowiska myślę, że na tą chwilę osobiście e, nie odczułem. Niemniej jednak odczułem bardzo e, duże zainteresowanie, e, duże, duże skupienie kibiców na, na tym klubie i to jest, to jest naturalne. E, na pewno w odpowiednich proporcjach, bo nie mogę porównywać Lechi do, do mojej Resorii czy do 100 mil, w którym byłem ostatnio, jeśli chodzi o, o wielkość klubu, ale tam też w tych klubach presja jest, presja kibiców, presja. Meczów derbowych, presja narzucana od właścicieli, myślę, że presja w sporcie jest nieunikniona, i myślę, że też presja, jaką ja narzucam sam na siebie. Pozwala mi przygotowywać się do każdego dnia, do każdego treningu, do każdego meczu. Bez presji myślę nie moglibyśmy funkcjonować na poziomie, o który, o który nam chodzi. Także myślę, że tutaj funkcjonując cały czas pod presją, ale tą taką pozytywną będziemy w stanie czerpać jak najwięcej, i, i ta presja też będzie powodowała to, że, że z dnia na dzień będziemy się rozwijać i stawać się lepszymi ludźmi, co za tymi lepszymi zawodnikami, trenerami. Mhm. Głównymi obowiązkami trenera będą oczywiście wyniki za to, za to w największym stopniu, tak samo i kibice, i pewnie, i pewnie tutaj w klubie będzie pan, powiedzmy, rozliczany, ale też pytanie, czy na przykład będzie miał pan trener, Również wpływ na takie bardziej strategiczne decyzje, jako ten dowodzący tą szatnią, na przykład w decyzjach transferowych, czy na przykład przyjście Miłosza Kałachura, to już było na przykład to dotknięcie trenera Grabowskiego, czy, czy to jednak sprawy jeszcze przed trenerem? Ja jako e, pracownik klubu, można powiedzieć, jako trener pierwszej drużyny, jestem tutaj do dyspozycji, e, można powiedzieć, w każdej w, w, w z rzeczy, były, która, która będzie mi powierzona. Będę to robił. Myślę, że chciałbym i jestem przekonany, że jeżeli tylko będą takie przesłanki ku temu, żeby, żebym ja jako trener uczestniczył w, w, w tych rozmowach transferowych, jak najbardziej tak. Myślę, że też tutaj na tę chwilę bardzo dużo rozmawiamy czy, czy z szefem skautów, Dylanem Mazurkiewiczem, czy z dyrektorem sportowym Łukaszem Smolarowym na temat potencjalnych wzmocnień tego, tego naszego zespołu, ale też wiadomo, że w jakimś w jakim miejscu jesteśmy jako grupi. Na pewne decyzje po prostu musimy poczekać. My jesteśmy gotowi, my jesteśmy otwarci i czekamy na to zielone światło, które mam nadzieję zaświeci jak najszybciej i wtedy te ruchy będą mogły być poczynione i, i na pewno zniecierpliwienie kibice, zniecierpliwiony też momentami sztab. Będą wszyscy zadowoleni i, i, i w gorąco będziemy oczekiwali tego pierwszego meczu. Właśnie odnośnie, odnośnie Pańskiego sztabu już poznaliśmy wszystkie nazwiska. Czy mógłby Pan pokrót, pokrótce scharakteryzować osoby, które będą z Panem współpracować? Czy już mieliście okazję na tej ścieżce zawodowej gdzieś, gdzieś wcześniej się przeciąć? I czy to jest of, of taki ostateczny kształt tego sztabu, czy w przyszłości, w miarę możliwości, będzie Pan chciał rozbudowywać również ten, ten element? Bo przede wszystkim ja muszę tutaj podziękować e, szefostwu, że tak nazwę, za to, że e, ten sztab jest skompletowany e, tak, jak ja bym sobie tego życzył e, i, i na pewno jestem bardzo zadowolony, że ci ludzie, którzy, e, którzy dzisiaj siedzą ze mną w, w pokoju e, są. Są to ludzie e, głodni, są to ludzie ambitni, są to ludzie, którzy nie poprzestają na małym i myślę, że e, dobrani jesteśmy tak. E, nawet jest z charakteru, że pewne rzeczy doprowadzamy do, do dyskusji, doprowadzamy do fajnych, merytorycznych rozwiązań. Z trenerem Razerem współpracowałem wcześniej Bresowi oraz w Nowym Targu. Teraz mieliśmy, można powiedzieć, rok przerwy, ale jest to trener, którego, którego można powiedzieć najdłużej znam. Trener Ściebóra, z trenerem Ściebóra nie współpracowaliśmy osobiście, ale. Byliśmy razem na kursie UEFA Pro, rywalizowaliśmy w rozgrywkach ligowych na poziomie centralnym i zawsze doceniałem jego warsztat, doceniałem jego podejście do, do zawodu, etykę pracy i myślę, że też tutaj bardzo jestem zadowolony, że, że ta osoba nam pomaga. Z kolejnymi trenerami nie miałem styczności, nie no, znałem się wcześniej, ale rozbiliśmy, odbyliśmy też szereg rozmów przed zatrudnieniem chociażby trenera Skorona w, w, w roli e, trenera bramkarzy, i wiem, że to jest to t, t, trener, który gwarantuje przede wszystkim rozwój bramkarzy, gwarantuje dobre wybory i, i jestem przekonany, że, e, że też to, 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 co pokazuje na co dzień, e, przełoży się na e, tylko i wyłącznie wzrost formy naszych, naszych golkiperów. E, z trenerem Milewskim, jeśli chodzi o aspekty przygotowania motorycznego, można powiedzieć, tutaj przewertowałem w cudzysłowie oczywiście trenera w różne sposoby, jeśli chodzi o opinie trenerów, z którymi pracował wcześniej. Były na tyle pozytywne i na tyle dające mi satysfakcję, że wspólnie tutaj z trenerem Smolarowem zdecydowaliśmy się na to, żeby myślę kolejna ważna osoba do, dołączyła do, do sztabu. Do tego mamy analityka Mateusza, który był w klubie i naprawdę jestem bardzo zadowolony, że, że ten człowiek jest łącznie ze Zbyszkiem, którzy można powiedzieć, wdrażali nas w te aspekty informatyczne klubu, które są naprawdę bardzo rozwinięte. Jestem pod wrażeniem bazy danych, jaką, jaką my jako sztab mamy. Ale to, co chcę powiedzieć, to to jest sztab ludzi, którzy na co dzień nie są widoczni. Nie spotkałem się z dotąd z tak rozbudowanym zasobem ludzkim i z tak oddanym zasobem ludzkim, jeśli chodzi o, o sztab na dole. Czy to fizjoterapeuci, czy, czy ludzie, którzy nam pomagają w takim codziennym życiu. Tutaj mówię o kierowniku, mówię o Kitmenie, mówię o Bogdanie, Leszku. Są to naprawdę ludzie, którzy, e, którzy sprawiają, że codziennie do tej pracy przychodzi się z, z, z uśmiechem na ustach, i mam nadzieję, że ten cały sztab e, ludzi, którzy, e, którzy do tej pory są na dole, będą ze mną do samego końca, gdzie ten mój koniec jest, mam nadzieję, na tę chwilę odległą od przyszłość. Mhm. Tak, już troszkę tytułem y, zakończenia. Mówił to, że nikogo nie kupiuję, nikogo nie udaje tylko pracuję po swojemu, natomiast na pewno są osoby, na których się Pan Trener wzoruje, które są inspiracją, które Pan podpatruje w takiej powiedzmy nawet światowej piłce. Tak, kto tu jest tak, tak, tak. i ja najbardziej, jak najbardziej, ale też mogę tutaj powiedzieć, że, że właśnie czerpię, powtórzyć to co powiedziałem wcześniej, czerpię w zawodników. czerpię przede wszystkim od mojego sztabu i w, każda z moich pierwszych odpraw jest skierowana do ludzi, z którymi będę współpracował i mówię, mówię szczerze, że ok, ja jestem szefem, ja jestem osobą odpowiedzialną za ten projekt, ale nie jestem alfa-omegą, nie, nie wiem wszystkiego, jestem też po to, żeby od nich się uczyć. Zarówno od nich, jak i rzeczywiście od tych ludzi, czy to z, z innych klubów jako trenerów, bo też w pierwszej lidze, w drugiej lidze mamy naprawdę bardzo fajnych ludzi, którzy dużo wnoszą w, w każdych rozgrywkach. W Ekstraklasie to samo. Ale takim na tą chwilę człowiekiem, którego, który, który naprawdę mnie inspiruje, jest trener Zerbi. Jeżeli nadarzyłaby się tylko okazja wyjechania gdzieś na staż poznania przede wszystkim tej persony, no to byłbym na pewno zachwycony, bo uważam, że jego wpływ na piłkę nożną, współczesną piłkę nożną jest myślę nie do końca doceniany przez opinię ale cieszę się, że doceniany przez, przez trenerów, chociażby Guardiola bardzo fajnie się ostatnio wypowiedział o trenerze, także nie wiem, myślę, że tutaj y, trener de Zerbi jest to, jest to ten, ten trener, który, od którego chciałbym czerpać ne, e, najwięcej. Mhm. Akurat, jest z nami trener Dezerbi który nie, 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 oczywiście, że wtuje Jeszcze tak na zakończenie. Ciężko jest teraz powiedzieć, powie... określić taki powiedzmy, cel sportowy całej drużyny, bo ona jeszcze nie jest skompletowana i to jest wszystko w fazie tworzenia, ale gdyby miał Pan trener na zakończenie powiedzieć, jaki jest, jaki jest Pański cel, taki indywidualny, co by Pan chciał osiągnąć przez ten najbliższy rok pracy? Mogę powiedzieć, że moim celem i to, i to może troszeczkę powielę to, co ostatnio gdzieś tam mówiłem, ale ja od tego wychodzę. Jeżeli Kibis będzie zadowolony, to ja będę zadowolony. Jeżeli z tygodnia na tydzień tych ludzi będzie przebywać na tym pięknym stadionie, to będzie miód na moje serce, to będzie oznaczało, że ta praca idzie w dobrym kierunku. Yy, wiadomo, ja to mogę pięknie mówić, ale tylko i wyłącznie wynik nas, wynik nas obroni, wynik mnie obroni, tym bardziej będąc w takim klubie nie, jak Lechia Gdańsk. Jeżeli yy, myślę pewne rzeczy, które chcę, żeby były jak najszybciej poukładane, yy, będą na tym topowym poziomie, to o wynik się nie boję, bo my stworzymy taką ekipę, która, yy, której ciężko będzie nie kibicować. I, i tego, tego ja sobie życzę na, na ten najbliższy rok. I tego chyba możemy życzyć sobie wszyscy.